Dzisiaj nieco luźniejszy film, ale ja szczerze mówiąc bardzo lubię takie filmy, ponieważ inspirują mnie, pozwalają oderwać się od mojego życia i zobaczyć, jak żyją inni. I mam nadzieję, że w dzisiejszym filmie też znajdziecie inspirację dla siebie. Opowiem Wam dzisiaj o 7 rzeczach, które posiadam w pojedynczym egzemplarzu i nie będą to oczywiste rzeczy typu mąż czy mieszkanie, ale rzeczy mniej oczywiste, przynajmniej tak mi się wydaje. Po filmie dajcie znać, co o tym myślicie. Ale na początku nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała o kilku danych z badań naukowych. Co piąta osoba ma problem z pozbywaniem się rzeczy. I nie chodzi tutaj o rzeczy, które mają wartość sentymentalną dla danej osoby, bądź są użyteczne, ale chodzi o problem z pozbywaniem się rzeczy bezużytecznych i bez wartości sentymentalnej. A jeżeli zajdziemy głębiej, to od 2 do 6% populacji Stanów Zjednoczonych i Europy cierpi na sylogomanię. Sylogomania jest to już patologiczne zbieractwo. Jest to takie zbieractwo, które utrudnia normalne, codzienne funkcjonowanie i to jest właśnie, tak mi się wydaje, ten stopień zaawansowania, który możecie zobaczyć w różnych talk showach i programach typu odgraćmy Twój dom i będziesz szczęśliwy, ale niestety tak to nie działa, bo sylogomania jest jednostką chorobową, przynajmniej w klasyfikacji chorób w Stanach Zjednoczonych. A ciekawostka jest taka, że od stycznia 2022 roku zostanie zakwalifikowana jako jednostka chorobowa w międzynarodowym spisie chorób, tak to się chyba nazywa. I żeby było jasne, ja opowiadam o własnym życiu i jeżeli Wy macie inaczej i czujecie się z tym dobrze, to wszystko jest w jak najlepszym porządku i nagrywając ten filmik i opowiadając o tym, absolutnie nie krytykuję innego podejścia albo innego stylu życia. Mam jedne okulary przeciwsłoneczne, które zostały kupione u optyka i mają na pewno odpowiednie filtry na słońce, bo na tym mi najbardziej zależało. Są to okulary komercyjnej marki, mam je już od kilku lat i wydaje mi się, że na pewno nie zostały stworzone w etycznych warunkach, ale kilka lat temu, jak zaczynałam swoją przygodę z polskimi markami, zainspirowana firmem bodajże Racki, kupiłam okulary przeciwsłoneczne na bakaliach chyba marki brylowe, polskiej marki brylowe, tak mi się wtedy wydawało. I w tych okularach brylowe, które były bardzo tanie i jak byłam na stronie, nadal są bardzo tanie i nie wydaje mi się, żeby były produkowane w Polsce i na stronie też nie ma o tym mowy, gdzie są produkowane, więc wydaje mi się, że są to okulary sprowadzane z Azji. Ale nie wiem, ale jakby były produkowane w Polsce, byłyby na pewno droższe i producent by się tym chwalił, ale do brzegu. Kupiłam te okulary brylowe kilka lat temu, poszłam do optyka i wymieniłam w nich szkła na przeciwsłoneczne, na takie, które mają na pewno dobre filtry, nawet kupując te okulary na bakaliach, zapytałam się, czy nie szkodzi, gdy te oprawki, wezmę tylko oprawki, a szkła wymienię sobie u optyka. Pani powiedziała, że absolutnie nie, że dziewczyny nawet sobie wymieniają szkła na korekcyjne. I te okulary dosłownie po 2 tygodniach rozpadły mi się na nosie. Wówczas tego nie zareklamowałam, nie wiem czemu, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, ale tak naprawdę te szkła, które wymieniłam u optyka i które kosztowały chyba z 200 zł, tak naprawdę dają się do niczego. Oczywiście mogę sobie kupić jakieś nowe oprawki, ale muszą być mniejsze od tych poprzednich. I optyk dotnie mi te szkła, ale tak naprawdę trzymam je do tej pory i przez ten cały czas tego nie zrobiłam. Więc szczerze mówiąc, nie sądzę, żebym to zrobiła w najbliższym czasie. Minusem posiadania jednej pary jest to, że po prostu trzeba jej pilnować i cały czas wygląda się tak samo, dlatego te okulary muszą być raczej uniwersalne, chyba że macie jakiś zwariowany styl, to oczywiście nie muszą, ale ja nie mam zwariowanego stylu, więc moje okulary są uniwersalne. Oficjalne obwieszczenie kanału Agata Bokiej na YouTubie jest takie, że mam jedne dżinsy. Już od kilku lat było tak, że miałam maksymalnie 2-3 pary jeansów, a w 99% zakładałam na 4 litery moje ulubione, więc po co się oszukiwać i trzymać te 2 dodatkowe pary tylko dla samego faktu posiadania. Więc aktualnie mam 1 parę jeansów. W ogóle lubię chodzić w jeansach, ale mam bardzo duży problem z dobraniem ich do swojej sylwetki, a nie chcę też ich kupować z pierwszej ręki. Jeansy, które mam aktualnie,
są to jeansy z Lumpeksu, co jest dla mnie bardzo ważne, bo nie wiem czy wiecie, ale jak kupujecie nowe jeansy z komercyjnej sieciówki bądź z sieciówki trochę droższej, typu nawet Wrangler, to prawdopodobnie na wyprodukowanie tych jeansów zużyto 11 tysięcy litrów wody. Powiecie, dlaczego tak dużo? Chodzi o to, że jeansy powstają w dużej mierze z bawełny, a na to, żeby w ogóle roślina urosła i żeby stworzono z niej przędzę i potem materiał, to na kilogram takiej bawełny przypada 11 tysięcy litrów wody. I mówię tutaj o bawełnie konwencjonalnej, bo bawełna organiczna według badań zużywa 5 razy mniej wody. Więc jeżeli możecie, to warto kupować jeansy z drugiej ręki. Wiem, że bardzo trudno dobrać na siebie jeansy z drugiej ręki, bo bardzo długo ich szukałam i myślę, że jakbym trafiła drugi ideał, to w sumie kupiłabym drugi, ale raczej się to nie zdarzy. Ale jeżeli kupujecie jeansy, to warto właśnie kupić jeansy z drugiej ręki, bądź takie stworzone z bawełny organicznej, bądź jeszcze lepiej, jeżeli jesteście tak uprzywilejowani i możecie sobie na to pozwolić, ja na przykład aktualnie nie mogę, to możecie kupić jeansy polskiej etycznej marki, najlepiej z bawełny z recyklingu. Wówczas ta bawełna została poddana recyklingowi i nie potrzeba było na te jeansy 11 tysięcy litrów wody. Minus posiadania takich jeansów jest taki, że nie zostaniecie drugą mefeszyn raczej, mając jedne jeansy, ale komu by na tym zależało. I teraz pewnie część z Was zastanawia się, co się dzieje, kiedy te jeansy są brudne? Czy chodzę owinięta w mój jedyny koc, ale o tym później? Otóż nie, posiadam jeszcze co najmniej jedne długie spodnie materiałowe, posiadam też dresy i mam też kilka par letnich spodni, które noszę po prostu latem, jeansy w sumie też noszę latem. Także nie jest to dla mnie upierdliwe rozwiązanie, bo pranie robię średnio minimum raz na tydzień, a tak naprawdę jeansów nie należy prać często, bo się spierają i tyle. Mam również jedną pomadkę. Kiedyś, jakiś czas temu, parę lat temu, może z 2-3 lata temu, miałam bardzo dużo pomadek i jeszcze więcej lakierów do paznokci, ale tak naprawdę 99% z nich nie używałam. Te rzeczy były dostępne od ręki przy wizycie, każdej wizycie w popularnej sieci drogerii. I tak naprawdę był czas, na szczęście bardzo krótki, że gdy odwiedzałam tę drogerię, nie robiłam tego za często, ale gdy odwiedzałam tę drogerię, wychodziłam z nowym, szalonym, neonowym kolorem lakierów do paznokci, najtańszym. Z pomadkami w sumie tak nie było. Z pomadkami może co trzecia wizyta w drogerii. Bo było to tanie i dostępne, a tak naprawdę tego nie używałam. Jeżeli taka pomadka, w zależności od marki, ma czas przydatności do zużycia od 12 do 24 miesięcy od pierwszego otwarcia, no to ja nie jestem w stanie zużyć naprawdę w ciągu tego roku bądź dwóch więcej niż jedną sztukę, więc ta jedna sztuka mi w zupełności wystarczy. Uwierzcie, nie ma nic lepszego od dobrze dobranej pomadki. I nie mam tu na myśli tylko koloru, w którym czujecie się jak gwiazda, ale też konsystencji. Wcześniej miałam pomadki, również potem te ekologiczne, które były super trwałe, ale niestety wysuszały usta na wiór. Ta może super trwała nie jest, ale kolor schodzi tak samo z całych ust, nie zostaje w kącikach, więc jestem z niej bardzo zadowolona. Jest to pomadka Lili Lolo, marki, która nie testuje na zwierzętach, a ta pomadka jest wegańska i nie zawiera składników pochodzenia od zwierzęcego. Minus posiadania jednej pomadki jest taki, że mając jedną pomadkę raczej nie zostaniecie beauty guru internetu i firmy nie będą Wam raczej przesyłać tony kosmetyków, z którymi nie będziecie mieli potem co robić, ale komu by na tym zależało? Pewnie teraz według niektórych bluźnie, ale uważam, że perfumy powinny być dobrane do osoby, a nie do osoby i pory roku. Według mnie do pory roku powinno być dobrane ubranie, a nie perfumy. Mam jedne perfumy, kupiłam je na wakacjach, jest to już mój kolejny flakon z firmy Lush, jest to bardzo mała pojemność, są bardzo intensywne i zużywają się bardzo powoli. Osobiście bardzo polecam Wam kupowanie rzeczy, które oczywiście potrzebujecie i których zakup jest przemyślany na wakacjach, ponieważ potem przypominają Wam
miłe chwile spędzone w beztrosce. Mam nadzieję, że takie są Wasze wakacje. I szczególnie zapachy, bo zapachy są nośnikiem wspomnień podobno. Ja może nie za każdym razem, jak ich używam, ale co jakiś czas przypominam sobie miejsce, w którym je kupiłam i jest mi trochę lepiej, szczególnie aktualnie. I moim marzeniem oczywiście w przyszłości jest stworzenie własnej kompozycji zapachowej i dowiedziałam się, że w Polsce jest to możliwe. Manufaktura MO61 umożliwia to w kilku miastach w Polsce i polega to na tym, że przychodzicie do którejś siedziby, opowiadacie o sobie, o tym, co lubicie i tam wykwalifikowany personel wraz z Wami pomaga Wam stworzyć własną, indywidualną mieszankę zapachową, która powstanie z bardzo dużej ilości zapachów, które są dostępne w tej sieci, nie wiem, czy to jest sieć, w tej manufakturze. I przeczytałam też na ich stronie, że te zapachy są sprowadzone aż z Francji. Także mam nadzieję, że kiedyś będę mogła sobie na to pozwolić. Zawsze irytowało mnie, że mam 50 długopisów, tak naprawdę co drugi z nich przerywa, a żadnego z nich nie lubię. Więc na Boże Narodzenie zażyczyłam sobie pióro. Nie jest to pióro jakichś najwyższych lotów ekskluzywne, jest to zwykłe plastikowe pióro w dość atrakcyjnej cenie, ale nie chciałam dużej inwestycji. Jest to model taki składany, o, teraz tworzy Wam się pełnowymiarowe pióro. Jestem z niego bardzo zadowolona. Mam w końcu rzecz, którą lubię i która jest moja i nie zamieniłabym tego na żadne 50 długopisów. Minus jest taki, że oczywiście musicie pilnować tej rzeczy, bo mając 50 długopisów zawsze znajdzie się jakiś kolejny, nawet jak jeden przerywa, a mając jedno pióro, macie jedno pióro, ale jest to też bardzo dobra opcja less waste, bo jeżeli kupicie słoiczek z większą ilością atramentu, możecie nabój napełnić strzykawką z igłą. Jeszcze tego nie próbowałam, ale gdy będzie taka konieczność, to myślę, że przetestuję tę metodę. Jestem osobą jednego stroju dnia, przynajmniej od tyłu. Na co dzień nie noszę torebek, ponieważ według mnie niepotrzebnie obciążają kręgosłup. Od już dobrych kilku lat noszę plecaki, nawet w liceum, gdy wszystkie dziewczyny nosiły torebkę z podręcznikami. Ja pozostałam wierna plecakom i mam dwa plecaki. Mam plecaki o dwóch pojemnościach, jeden z nich to plecak codzienny, jest to Fjallravenkangen w wersji mini, a drugi z nich to plecak polskiej marki, którego używam w czasie podróży i niestety nie był długo używany, ale wiadomo. Jestem zadowolona z Kangena. Jest bardzo pojemny i nadal podoba mi się ten design. Nie kupiłam go, kupiłam go parę lat temu, nie dlatego, że wszyscy go mieli. Wręcz denerwuje mnie to, że wszyscy go mają, po prostu podobał mi się ten design. I jeżeli dzisiaj zapytalibyście się mnie, czy kupiłabym go ponownie, to w 60% odpowiedziałabym, że raczej nie, ale jest to temat na osobny film. Widziałam ostatnio w internecie, że można mieć komodę na koce, ale na własnym przykładzie wiem, że można mieć tylko jeden koc, którego używa się i do jogi, i do spania, i do opatulania się w niego, czytając książkę Jesienne wieczory. Jest to koc z wełny, który został kupiony na naszej wycieczce do Maroko parę lat temu i bardzo dobrze wspominam tamte czasy i co któryś raz, jak na niego patrzę, przypominam sobie o tamtych czasach. Jest to koc z wełny i na ten czas już nie kupuję wyrobów z dziewiczej wełny, więc jeżeli bym nie miała teraz takiego koca z wełny, to zapewne bym szukała takiego koca z drugiej ręki, ale niemniej bardzo polecam Wam taki jeden porządny wełniany koc zamiast 100 kocy poliestrowych. Żaden koc z syntetycznych materiałów nie zapewni Wam takiego ciepła, jakiego zapewni Wam koc z wełny. Wełna ma naturalne właściwości termoregulacyjne i ten koc jest cienki, a naprawdę grzeje bardziej niż niejedna kołdra, dlatego polecam takie rozwiązanie. To była już ostatnia, siódma rzecz, którą posiadam w jednym egzemplarzu, o ile dobrze policzyłam. Wypiszcie w komentarzach, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, trzy pierwsze rzeczy, które Wam przychodzą na myśl, które posiadacie w jednym egzemplarzu. Jestem ciekawa, jak to wygląda u Was.
Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Zachęcam do obserwowania mnie na Instagramie Agata Bokiej i do obserwowania konta Skrojone też na Instagramie bądź na Facebooku. Skrojone jest marką, która współtworzy, tworzymy bieliznę organiczną z bawełny organicznej z certyfikatem GOTS. Na tym koncie znajdziecie najrozmaitsze ciekawostki na temat slow fashion, na temat fast fashion, etycznej mody, zrównoważonego stylu życia i w ogóle wszystkiego. I tak naprawdę obserwatorzy tworzą to konto razem z nami. Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas do kolejnego filmiku. Pa!